Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na film, który zostanie poświęcony kosmetykom Alchemy. Jak wiecie, ja tę markę poznałam już kilka lat temu i w zasadzie mogę powiedzieć, że tej marki kompletnie nie znałam. Mogłam gdzieś coś usłyszeć na jakimś kanale, że są to dobre polskie kosmetyki, naturalne kosmetyki i wtedy zakupiłam kilka kosmetyków. No i z nich szczególnie zapamiętałam trzy. Jak się później okazało, kiedy weszłam na stronę Alchemy, to tych kosmetyków było znacznie więcej. Ja też, zanim przedstawię Wam kolejne kosmetyki, wspomnę też o tych, które no, jakiś czas temu kupiłam i Wam polecałam, to chciałabym Wam powiedzieć, że ja mam taki system, mogę tak to nazwać, odkładania pustych opakowań, które bardzo dobrze się u mnie sprawdziły i zrobiłam sobie nie tak dawno taką segregację swoją, prywatną, pustych opakowań i mam pojemniki, w którym trzymam moje najlepsze sera, to znaczy puste opakowania po najlepszych serach, kremach pod oczy, kremach do twarzy i innych kosmetyków. No i właśnie okazało się, że jak teraz robiłam zamówienie, że ja znam jeszcze inne kosmetyki marki Alchemy, ale tych opakowań pustych no, nie miałam, bo kiedyś po projekcie Denko segregowałam wszystkie te puste opakowania i wyrzucałam po prostu. Więc jest tak, że kiedy używam wielu kosmetyków, bo jak wiecie, sporo marek kosmetycznych w ostatnim czasie odkryłam, no i dawniej po prostu tego nie robiłam, nie odkładałam tych kosmetyków i gdzieś można się w tym ogromie kosmetyków gdzieś tam zapomnieć, zagubić i nie zapamiętać tych, które chętnie bym wprowadziła do pielęgnacji właśnie teraz. Więc zrobiłam sobie właśnie te moje pojemniki i teraz już będę pamiętała długo o kosmetykach, które chciałabym za jakiś czas znowu wprowadzić do pielęgnacji. Więc tak, no marka Alchemy mnie zaskoczyła. To jest wyjątkowa marka. To jest taka marka, która się wyróżnia. Ona ma inne formuły, inny sposób oczyszczania i zdecydowanie inne składniki, zapachy, które też zapamiętuję bardzo mocno, także warto na nią spojrzeć, zastanowić się, czy właśnie te kosmetyki nie są dla Waszych cer. Przy mojej suchej skórze, dojrzałej skórze, te kosmetyki się sprawdziły, jest też tam taka linia dla skóry dojrzałej i ja po części też zamówiłam właśnie z tej linii kilka kosmetyków. Więc mam tutaj całą pielęgnację, niczego mi nie brakuje i wtedy, kiedy zaczęłam stosować te wszystkie kosmetyki, odstawiłam całą moją pielęgnację, jak wiecie, którą też bardzo sobie cenię. No ale żeby pokazywać Wam różne treści tutaj na moim kanale, żebyście mogły wiedzieć, że są jeszcze inne marki kosmetyczne, warte uwagi, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają, no to postanowiłam właśnie tę markę jeszcze tak dogłębnie przetestować. Oczywiście nie mam wszystkich kosmetyków tej marki, bo rzeczywiście można na stronie Alchemy znaleźć kosmetyki do różnych rodzajów cer. Ja skupiałam się na własnej skórze. No i teraz przypominam sobie, że kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z tą marką, byłam nią zachwycona. Byłam zachwycona ich kosmetykami i wielokrotnie Wam te kosmetyki polecałam, a ponadto kilka kosmetyków tej marki znalazło się w moich boksach. Zostawię Wam link, jeszcze boksy są do zakupienia, więc
no, nie mogłam jakby przejść obojętnie wobec kosmetyków Alchemii i coś do tych boksów nie włożyć, tak żebyście wiedziały, że to są też kosmetyki, które bardzo dobrze działają na skórę właśnie dojrzałą, potrzebującą nawilżenia, potrzebującą no, takiego działania już przeciwzmarszczkowego, a w zasadzie działania na istniejące zmarszczki, żeby je spłycić, żeby skóra po prostu wyglądała lepiej. No i cóż, chciałabym Wam zacząć już opowiadać o poszczególnych kosmetykach i zaczniemy od oczyszczania. I tutaj mam piankę do mycia twarzy i to jest tak na początku mogłoby się wydawać kolejna pianka do mycia twarzy, bo rzeczywiście po wyciśnięciu jej widziałam piankę, tak? Ale w momencie, kiedy zaczęłam ją nakładać na twarz i masować, i tutaj też nie używałam żadnych szczoteczek, tylko po prostu tylko te kosmetyki, nic innego, nic dodatkowego. Chciałam sprawdzić, jak one się sprawdzą bez pomagania sobie czy urządzeniami, czy też innymi kosmetykami. Więc zmywałam tą pianką całą swoją twarz, łącznie z makijażem i muszę Wam powiedzieć, że ta pianka w momencie nałożenia na twarz zmienia się w taką emulsję, bardzo przyjemną, kremową i to jest pianka, która jest niesamowicie delikatna, ultra delikatna, zresztą producent chyba też ją tak nazywa. Tutaj nie ma żadnego podrażnienia, pięknie usuwa makijaż, wszelkie zanieczyszczenia, bez żadnego problemu, nie ma żadnego pieczenia, szczypania, wręcz mogłabym powiedzieć, że ta pianka podczas demakijażu dodatkowo jeszcze nawilża i łagodzi wszelkie podrażnienia. To jest naprawdę rzadko spotykane. Tu w tym przypadku nic takiego się nie działo, więc jeśli macie skóry bardzo wrażliwe, delikatne, które potrzebują właśnie podczas tego oczyszczania takiego ukojenia skóry, no to ta pianka rzeczywiście Wam w tym pomoże, a dodatkowo po jej zmyciu czuję warstwę nawilżenia. To jest w ogóle właśnie większość kosmetyków oczyszczających z marki Alchemii, które Wam pokażę, które mają za zadanie oczyścić twarz, to dodatkowo po zmyciu danego preparatu czujemy nawilżenie. I to jest niebywałe, to jest takie niespotykane. To właśnie wyróżnia markę Alchemii, że ona skutecznie, na przykład w przypadku tej pianki, oczyszcza skórę, nie naruszając tej bariery hydrolipidowej, bo jak wiecie, ja lubię skuteczny demakijaż, ale on musi być ultra, ultra delikatny. Przy suchej skórze to jest bardzo ważne. Także ta pianka bardzo dobrze mi się sprawdziła. I tutaj mogłabym jeszcze bardzo dużo powiedzieć o składnikach. I tych składników, chociażby w takiej piance, jest bardzo dużo. Postaram się Wam tutaj gdzieś, o może nawet na tle tej lampy, ważniejsze składniki tutaj pokazywać. Więc świetna jest ta pianka, naprawdę. I ma przepiękne zapach, taki charakterystyczny dla kosmetyków Alchemii, ale co niektóre kosmetyki wyróżniają się jeszcze innym zapachem, który, no tak jak Wam powiedziałam, no on jest po prostu niezapomniany. I teraz chciałabym Wam pokazać kolejne dwa produkty do oczyszczenia skóry twarzy. Tutaj mamy peeling, taki ziarnisty, z super owocami. To już jest znany Wam kosmetyk, bo on mógł się znaleźć też w boksie, jeśli go wybraliście. I to jest Glow Up. Ja pokrótce tylko przypomnę Wam, że jestem zachwycona. Ja unikam raczej kosmetyków oczyszczających mechanicznych. Wolę zdecydowanie peelingi enzymatyczne, ale ta maska jest wyjątkowa. Ona tu w tej strukturze kremowej ma mnóstwo zasuszonych owoców, które właśnie podczas masażu oczyszczają skórę z martwego naskórka. Natomiast ja oczywiście to robię bardzo delikatnie, tak żeby nie podrażnić skóry, choć ta maska w ogóle nie mogłaby tego zrobić, bo rzeczywiście dokładnie ją sprawdziłam, jak ona działa na moją skórę. Natomiast jest coś w niej wyjątkowego,
tak jak powiedziałam, że kiedy ją zmywam wodą, to ona zostawia tak ożywioną skórę, że ja jestem w szoku i próbuję jeszcze jakby domyć tą skórę, ale ta warstwa nawilżenia zostaje. Ale nie myślcie sobie, że to jest coś oleistego. Nie. To jest tak przyjemny kosmetyk, który też niesamowicie pachnie owocami. To jest jak mus owocowy, który no chętnie bym zjadła tutaj, jeśli chodzi o zapach, bardziej taki cytrusowy, pomarańczowo-mandarynkowo-cytrynowy. Oczywiście w składzie tego kosmetyku są jeszcze inne owoce, inne wyciągi, inne ekstrakty. No i nowość. Nowość, czyli peeling enzymatyczny. Kiedy otworzyłam to opakowanie, to pomyślałam sobie, że tu nastąpiła pomyłka. Ja nie dostałam peelingu enzymatycznego, tylko dostałam krem, bo to tak ten kosmetyk też zachowuje się na twarzy i dobrze, że doczytałam, bo już byłam skłonna nałożyć ten krem na noc, no i no, mogłoby być tutaj nieciekawie. Więc to jest peeling enzymatyczny też o bardzo ciekawej, niezwykłej formule kremu, po prostu. Nakładamy go sobie na twarz, odczekujemy kilka minut, później możemy oczywiście ten kosmetyk przemasować. Mamy tutaj bardzo dużo składników złuszczających, rozpuszczających naskórek. No i to jest taka przyjemność. Te wszystkie kosmetyki, czy pianka, czy właśnie ten peeling ziarnisty, czy ten enzymatyczny, to jest taka niezwykła przyjemność stosowania, bo one są tak delikatne, ale jednocześnie, tak zawsze to muszę podkreślić, delikatność łamana przez skuteczność, która dodatkowo kosmetyki oczyszczają, ale dodatkowo łagodzą podrażnienia, nawilżają tą skórę. Ta skóra od razu nabiera takiego blasku, rozświetlenia i ja za każdym razem, kiedy zmywam jeden czy drugi peeling, dotykam swoją skórę i nie mogę uwierzyć, że ta skóra wygląda tak dobrze i takie przyjemne jest uczucie na skórze, bo muszę to znowu powiedzieć, przy suchej skórze ja wiecznie czuję ściągnięcie, ja tego nie znoszę. Wiem, że są też takie kosmetyki liftingujące, które napinają skórę. Ja ich unikam, bo ja po prostu cały czas borykam się z tym napięciem skóry, przez to, że jest sucha. To jest też peeling bardzo delikatny, ten enzymatyczny. Jest niezwykle delikatny. Czuję takie mikro pieczenie czy szczypanie, ale to jest normalny efekt działania enzymów na skórze. No, coś niesamowitego. Zapach, jeszcze sobie przypomnę. Bardzo delikatny, taki ciepły, ale tutaj ta nuta zapachowa jest chyba najdelikatniejsza ze wszystkich tych kosmetyków, jakie stosowałam. Także jeśli jeszcze się zastanawiacie i chcecie na przykład rozpocząć złuszczanie naskórka poprzez użycie peelingu enzymatycznego i macie skórę wrażliwą czy też suchą, to ja Wam ten peeling polecam. On ma taką konsystencję łatwą do rozprowadzenia, bo jest kremowa, jest jak jedwab, dosłownie. I nawet jak patrzę na to, jak wygląda ten kosmetyk, zrobię Wam zbliżenia, to on po prostu błyszczy i później tak samo błyszczy skóra po jego nawilżeniu. No i tonik. Oczywiście musi być tonik. Na stronie widziałam tonik kwasowy, ale ja jakoś z tymi kwasami jeszcze nie rozpoczęłam swojej przygody i cały czas używam, oczywiście używam kwasów, ale bardzo, bardzo delikatnych. No i no postanowiłam jednak, że tonik nawilżający, łagodzący będzie odpowiedni dla mnie. I nie pomyliłam się. Ten tonik jest też szczególny. On ma szczególną formułę. Ja, oczywiście jest tu atomizer, ale ze względu na to, że on ma takie silne działanie nawilżające, wręcz mogłabym powiedzieć, że ma działanie odżywcze, to ja nie mogę go spryskiwać tutaj z atomizera w momencie, kiedy mam świeżo umyte włosy, dlatego że ta formuła mogłaby moje włosy obciążyć. A jak widzicie, ja mam włosy bardzo cienkie i niewielka ilość tego toniku
na pewno by obciążyła moje włosy i nie wyglądałyby tak świeżo. Natomiast jeśli chodzi o twarz, no to jest sama przyjemność i kiedy go dozuję tutaj na swoje ręce, to on ma taką formułę musującą i jest niezwykle delikatny. Ja oczywiście też takie toniki lubię, ale na tym etapie po oczyszczeniu ja chcę napoić swoją skórę, tak? Nawilżyć ją, nawodnić ją i ten tonik mi to daje. On też przepięknie łagodzi wszelkie zaczerwienienia, wszelkie podrażnienia, właśnie taką suchość i on jest też idealny, bo on ma być nośnikiem kolejnego kroku, czyli serum. I ja chcę, żeby ta formuła w tym momencie była jak najbardziej delikatna. Oczywiście są też takie dni czy pory roku, kiedy ja nakładam wiele warstw płynnych kosmetyków. I kiedy nałożę go sobie na całą twarz, oczywiście szyja i dekolt, nie czekam, żeby on mi się całkowicie wchłonął, tylko od razu nakładam wybrane serum i to serum razem z tym tonikiem zasysa mi się w głąb skóry. Ja takie mam wrażenie, takie mam uczucie. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, ale chyba coś w tym jest, bo czuję ten komfort takiego nawilżenia. Oczywiście ten tonik aplikuję sobie kilka razy i dokładam, bo jedna warstwa no, przy mojej suchej skórze to by było za mało i ona by od razu, no, dosłownie po nałożeniu już by chłonęła ten kosmetyk, a ja potrzebuję kilku warstw. No i później jest czas na sera i te sera bardzo dobrze znacie. To są moi ulubieńcy sprzed kilku lat, czyli na dzień witamina C, potrójna witamina C i to jest takie emulsyjne serum, to też ten kosmetyk znalazł się w boksie, więc te osoby, które kupiły ten tańszy boks, mają teraz okazję go testować. Emulsyjna, zagęszczona formuła, właśnie z tymi trzema rodzajami witaminy C, która oczywiście koi skórę, w moim przypadku rozświetla ją, działa bardzo intensywnie przeciwzmarszczkowo i zawsze ten krem, to serum nakładałam w dziennej pielęgnacji, no a cóż mogłam nałożyć w nocnej. Oczywiście, no chyba mój największy hit spośród tych kosmetyków, które przetestowałam, no to jest ten booster z peptydami, mój geniusz. I tutaj też emulsyjna, bardziej lejąca konsystencja, ale oba te sera dają tak dużą warstwę nawilżenia i wręcz odżywienia, że zawsze, kiedy je nakładam, to zastanawiam się, czy nałożyć jeszcze krem, czy to już by mi wystarczyło. No jest taka pora roku, że jednak ten krem musi być i w dziennej, i w nocnej pielęgnacji i mam tutaj hit. Niesamowity jest ten krem. To jest krem, który po prostu idealnie sprawdza się pod makijaż, bo oczywiście używałam tych kosmetyków i w dziennej, i w nocnej pielęgnacji, żadnych innych, tak jak powiedziałam na początku, więc i ten krem, tak patrzę ile go zużyłam, no to już tutaj sporo jest tego zużycia. Stosowałam w dziennej pielęgnacji w mniejszej ilości. Nakładałam go głównie tu na te partie mojej twarzy, która jest najbardziej przesuszona i w jakiś magiczny sposób ten krem unosił owal, delikatnie unosił owal mojej twarzy, ale bez efektu napięcia na skórze, bez efektu ściągnięcia. I koncentrowałam się właśnie z tym kremem głównie tu na zewnętrznych partiach mojej twarzy, bo one są tutaj najbardziej przesuszone, mniej tu środek, tylko właśnie te policzki i tutaj czoło oczywiście też i te zewnętrzne partie. No i nakładałam go, wiadomo, też na szyję i na dekolt. I to jest kosmetyk, który potrzebuje przemasowania. Naturalne kosmetyki, jak wiecie, jak stosujecie, to wiecie, że one mogą się smużyć, ale to jest też bardzo dobre w moim przypadku, bo ja ostatnio jestem leniwa, jeśli chodzi o masaż, tak, żeby po prostu usiąść i wziąć olejek i przemasować swoją skórę przez te kilka czy kilkanaście minut. I tutaj właśnie ten kosmetyk powoduje, że ja go przemasowuję. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, żeby ten masaż
masaż trwał trochę dłużej, to ja jeszcze spryskuję sobie tym tonikiem dłonie i dalej masuję właśnie ten krem, który pięknie się wchłania. Rano, kiedy nakładam go mniej, to po prostu go wklepuję, wciskam w twarz, nie mam czasu na masaż, natomiast wieczorem nakładam go więcej i masuję, masuję, masuję. I to jest taki kosmetyk, który on jest lepki, co w moim przypadku to jest bardzo duży plus. I ja nie znoszę kosmetyków, które się wchłaniają całkowicie. I tu począwszy od toniku po, nie wiem, jakieś sera olejowe. I ja muszę mieć na swojej skórze warstwę, która przez cały dzień, czy też przez całą noc, zapewni mi taką barierę przed ulatnianiem się wilgoci, a dodatkowo jeszcze odżywia tą skórę. Więc jeśli chodzi o tą lepkość, to przepięknie na tym kremie wygląda makijaż. W ostatnich, nie wiem, kilku filmach, co najmniej 5, ja mam cały czas makijaż, możecie to zobaczyć, na właśnie tych kosmetykach, czyli na serum z witaminą C i tym kremie. I ten makijaż trzyma się świetnie. Przy suchej skórze, kiedy jest brak wilgoci, brak tej warstwy właśnie na powierzchni skóry, to każdy podkład zmieniłby się w moim przypadku w puder. I wtedy widać pory, których nie mam, widać wszystkie moje załamania, wszystkie zmarszczki, wszystkie nierówności, więc to jest kosmetyk idealny. I muszę Wam powiedzieć tutaj z ręką na sercu, że rzeczywiście to jest jeden z kremów, który utrzymuje to nawilżenie i odżywia skórę przez wiele godzin. I ja nawet jak wstaję po nocy, zawsze dotykam swoją twarz i zastanawiam się, jak zadziałały te kosmetyki na mojej twarzy. To w przypadku kremów Alchemy, kosmetyków Alchemy, ja cały czas mam tą warstwę na twarzy, a śpię na boku. Na jednym, na drugim ja się wiercę w nocy i ja nie wiem, jak to się dzieje, że ta warstwa, która trwa na skórze tuż po aplikacji, ona jest rano na skórze. Także to są takie, mogłabym powiedzieć, specyficzne, magiczne kosmetyki, które no świetnie tutaj zadbają o skórę bardzo, bardzo mocno wymagająca. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tychże kosmetyków, ale jeszcze zostały dwa kosmetyki i tutaj mój zachwyt trwać będzie nadal. Odkryłam krem 360 stopni, więc ja go oczywiście, zresztą każdy krem, nakładam w oku oka. I ja koncentruję się, zaraz Wam powiem najpierw, jak nakładam, a później co się dzieje. Zawsze nakładam na górną powiekę, ale tu bliżej brwi. Tu, no tutaj to już wiadomo, to bez kremu tu się nie da. Musi on być i to w takiej większej warstwie. I jeszcze nad brew sobie nakładam i wklepuję palcem. I to jest krem, który daje sobie radę, bo ja jak mam na przykład słabszy krem, to ja muszę mieć serum pod oczy albo jakąś esencję wklepaną kilka razy, później serum pod oczy, no i później krem, który to zamknie. Nie, w tym ten krem radzi sobie sam wyśmienicie. Naprawdę jestem oczarowana działaniem tego kremu. On daje takie nawilżenie, że ja jeszcze się akurat z takim nawilżeniem nie spotkałam i patrząc na formułę tego kosmetyku, bo to jest płynny kosmetyk, to nie jest masełko, które zawsze da jednak tą tłustość taką przyjemną na skórze i mimo tego, że on ma formułę lekką, to on daje no, niesamowite nawilżenie, niesamowite. Te wszystkie składniki po prostu utrzymują kondycję skóry w takim naprawdę bardzo, bardzo wysokim stopniu nawilżenia, odżywienia, zabezpieczenia ją także przed utratą wilgoci, także przed czynnikami zewnętrznymi. No i dziwię się, że tyle kosmetyków kiedyś tam przeglądałam, a jakoś nie skusiłam się na ten krem, ale
Ale skusiłam się wtedy też na inny kosmetyk, o którym zapomniałam. I to jest właśnie zaskakujące, bo wtedy, kiedy Wam pokazywałam właśnie Wake Up Shot, czyli to serum z potrójną witaminą C, czy też kiedy Wam pokazywałam mojego geniusza peptydowego, to pokazywałam Wam też kilka innych kosmetyków, bo miałam maskę liftingującą, miałam jeszcze jakieś inne serum. Dopiero jak przeglądałam tą stronę, to pomyślałam sobie, przecież miałam ten kosmetyk. I po prostu opakowania zostały wyrzucone i moja pamięć jest zawodna, jak nie zobaczę, to sobie nie przypomnę, ale że zapomniałam o tym, to jest bardzo, bardzo dziwne. To jest eliksir, to jest takie serum olejowe, ale to jest też znowu szczególny kosmetyk. Muszę tu od razu powiedzieć o zapachu. Ten zapach jest obłędny. Ten zapach zostaje w pamięci. Ten zapach przyciąga. Ten zapach jest kojący, relaksujący. No sama przyjemność. Po prostu, kiedy nakładam ten kosmetyk, czuję się taka dopieszczona. Coś niesamowitego. I to jest olejek, który możemy stosować. Ja stosuję na dwa sposoby, właściwie na trzy. Czyli mogę go nałożyć po prostu na oczyszczoną skórę twarzy, na przykład w popołudniowej pielęgnacji. Mogę go dodać do kremu, czy w dziennej, czy w nocnej pielęgnacji, ale mogę też w nocnej pielęgnacji, kiedy już krem mi się wchłonie, tyle ile jest w stanie się wchłonąć, nakładam kilka kropel tego olejku i wklepuję. Nie masuję, tylko już wklepuję, oklepuję całą swoją twarz. I to jest olejek, który bardzo dobrze się wchłania. On jest podobny do suchych olejków. To nie jest oleistość oleju, nie wiem, rzepakowego, tłustość, tylko to jest kosmetyk, który jest po prostu przyjemny. On bardzo dobrze też, to znaczy już po samym nałożeniu tego olejku na twarz, skóra od razu staje się promienna. To jest zrozumiałe przez to, że ona połyskuje, ale także działanie tego kosmetyku jest naprawdę fenomenalne. I to jest takie działanie bardzo mocno przeciwstarzeniowe, przeciwzmarszczkowe, takie rozpulchniające skórę. No, jeden olejek może tak dobrze odżywić, zregenerować skórę. I to w ogóle charakteryzuje całą markę. Składy, patenty, różnego rodzaju ekstrakty, nieznane składniki, połączenia tych składników są, jak ja zaczęłam to wszystko się wczytywać, to pomyślałam sobie, kurczę, no naprawdę tutaj sztab ludzi musiał myśleć nad tymi kosmetykami, bo czego się nie dotknę, to mi się sprawdza. Więc, ale też odpowiednio mam dobraną tutaj pielęgnację, tak żeby nie czuć ściągnięcia, żeby nic nie zastygało, żeby wszystko było, wiecie, tak idealnie, tak jak ja potrzebuję, tak żeby z kosmetykiem na twarzy czuć się dobrze, a nie myśleć, no nie, zastyga, no nie, ściąga, no nie, muszę to zmyć i sięgnąć po coś innego. Przez ten cały czas, kiedy używałam właśnie tylko tych kosmetyków, naprawdę nie musiałam sięgać po nic innego, a wiecie doskonale, że tutaj w mojej toaletce, w moich szufladach są też naprawdę fenomenalne kosmetyki, więc no to świadczy o tym, że jakość tych kosmetyków jest naprawdę na najwyższym poziomie. Także tak wygląda cała pielęgnacja, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że na stronie Alchemii możecie znaleźć świece sojowe i ja taką mam. I to jest świeca już świąteczna, trzymam ją na vlogmas, mam nadzieję, że nic nie stanie mi na drodze, żeby nagrywać vlogmasy dla Was i odpalać właśnie tą świecę, która w 100% jest świecą sojową. I kiedy ją odkręcam, a wiecie, że ja nie przepadam za zapachami takimi korzennymi czy
nie wiem, goździki, gałka muszkatułowa, co tam jeszcze? Nawet nie wiem, bo ja unikam tych zapachów typowo świątecznych, czy w kosmetykach, czy właśnie w jedzeniu, bo ja po prostu za nimi nie przepadam. Natomiast one wszystkie są tu, w tej świecy, ale oprócz tych świątecznych zapachów mamy zimę, mamy śnieg, mamy mróz i tutaj wybija się zapach kominka, drzewa, przypalonego drzewa, ale jest tutaj pomarańcza, cytryna, iskrzący śnieg. Właśnie to jest tak, święta i zima zamknięte w jednym słoiczku. Jeszcze jej nie odpalałam, ale już tutaj roztacza się ta aura właśnie zimy i świąt i myślę, że no, mogę się polubić właśnie z tym zapachem. I ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam pokazać z marki Alchemy, to jest masażer, taki roller. Ja uwielbiam takie gadżety, mam ich w szufladzie kilka z różnymi kamieniami, ale już z myślą o prezentach świątecznych zamówiłam właśnie ten masażer. Ja jeszcze tutaj muszę wspomnieć, bo no, to nie może się bez tego obejść, żebym nie wspomniała o szacie graficznej marki Alchemy. Ona też się wyróżnia. Ona jest tak piękna, ona jest tak elegancka. Nawet na tym czarno-białym opakowaniu ta grafika wygląda po prostu pięknie. To jest tak urzekające. Ja nie jestem artystką, nie wiem jak to opisać, ale to przyciąga moje oko, a też ta szata graficzna kolorowa, to już jestem cała ja. Tu jest też taka dziewczyna, kobieta, która wisi na drzewie, gdzieś tam z boku też obok niej jest czarny kot. No gdyby nie te rude włosy, to ja bym powiedziała, że to jestem ja. To jestem ja, to jestem cała ja tutaj na tej ilustracji. No piękne są te ilustracje i one też przyciągają, ale też te czarno-białe są tak bardzo eleganckie. Jeszcze Wam pokażę, jak zapakowana, w jakie opakowanie zapakowana była ta świeca i tutaj naprawdę tu nie trzeba nic więcej, bo gdyby była tu kropelka koloru, to już by ta magia minęła. To nie byłoby tak magiczne, piękne opakowanie. Zrobię Wam zbliżenie, bo chyba nic nie widać. I tutaj jest takie kartonowe pudełko zamykane na magnes, a w środku kryje się masażer z czarnym kamieniem i to będzie prezent dla osoby dla mnie bardzo, bardzo ważnej. Niech się cieszy, niech korzysta. Myślę, że no to jest taki gadżet, po który każda kobieta chce sięgnąć. Zwróćcie uwagę też na te wszystkie grafiki, ilustracje. Są niebywałe, są szczególne. I to już wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmie. Ja wiem, że już Wam kilka razy zadawałam takie pytanie, który z kosmetyków Alchemy kupiłyście z mojego polecenia. Jeśli możecie, napiszcie jeszcze raz, przypomnijcie mi, opowiedzcie, jak te kosmetyki Wam się sprawdziły, ale też proszę osoby o komentarze, które stosowały te kosmetyki, które dzisiaj Wam polecam, albo stosowały jakieś inne z tej marki, piszcie tak, żebyśmy wszystkie wiedziały o tej marce jeszcze, jeszcze więcej niż tylko to, co ja Wam dziś przekazałam. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!